Edyta Ołdak reprezentuje organizację o nazwie Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Jestem animatorką kultury, ale także graficzką. Nasza organizacja to organizacja zrzeszająca twórców wizualnych. W zasadzie od początku naszej działalności, przez pierwsze 3 lata naszej działalności realizowaliśmy programy w ramach Akademii Orange i Akademia Orange, że tak się wyrażę, brzydko przeczołgała nas przez te wolne licencje, ale przede wszystkim uświadomiła nam ogromną wartość takiego modelu działania. Dlatego w zasadzie wpisało to się w nasz harmonogram, w nasz sposób realizacji projektów, że wszystkie materiały, które wypracowujemy w trakcie realizacji projektu, wypuszczamy na wolnych licencjach. Wolne licencje są nie tylko narzędziem, ale raz stały się dla nas także źródłem takiej inspiracji. W zasadzie cały program zbudowaliśmy wokół polityki otwartości, udostępniając coś, co mam wrażenie, że wtedy w 2014 roku nie było jeszcze tak popularne, nie było jeszcze tak szeroko udostępniane. Były to dokumentacje wykonawcze przedmiotów zaprojektowanych przez polskich czołowych projektantów i architektów i projektantki i architektki. Także był to taki projekt, który uzmysłowił potrzebę wspierania rzemieślników w takim procesie projektowym. W 2017 prezentowaliśmy takie zbiory liberackie z Muzeum Liberatury w Krakowie. Poprosiliśmy wtedy twórców Liberatury, Zenona Fejfera i Katarzynę Bazarnik o wsparcie w tym projekcie i stworzyliśmy taką mobilną wystawę przykładów Liberatury, która sobie krążyła po różnych bibliotekach, wzbogacając to taką formułę warsztatową, gdzie każdy mógł stworzyć taką swoją pozycję liberacką. Zgromadziliśmy taką kolekcję najwybitniejszych przykładów takich książek i po pierwsze prezentowaliśmy je w bibliotekach, po drugie towarzyszyła tym prezentacjom taka formuła warsztatowa, w której przede wszystkim operowaliśmy obrazem. W takiej serii warsztatów za pomocą klocków stempli, które zaprojektowały dla nas panie Jurek i Małgorzata Górowska, zarówno dzieci, jak i dorośli mogli stworzyć swoje wypowiedzi obrazkowe, gdzie w tym obrazku można było zawrzeć bardzo uniwersalne treści i sam obrazek jest też bardzo uniwersalnym językiem komunikacji. W zasadzie te warsztaty były pomyślane tak, żeby zgromadzić przy jednym stole warsztatowym zarówno obcokrajowców, jak i osoby głuche, czyli takie osoby, które na co dzień nie miałyby takiej możliwości czy okazji porozumiewać się w taki sposób werbalny i miały szansę na komunikację za pomocą obrazka. Jeśli chodzi o Silent Booki, to wydaje mi się to w tej chwili bardzo aktualnym tematem do tego, żeby wokół tego tematu budować narrację, ponieważ my jesteśmy już trochę zmęczeni słowem, trochę temu słowu nie wierzymy. Słowo ma tą moc, gdzie źle dobrane słowa rodzą kolejne źle dobrane słowa, nakręcają spilary hejtu i wydaje mi się, że potrzebujemy też takiego odpoczynku od słów. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z naszą ofertą, bo my jesteśmy przede wszystkim otwarci na to, żeby dzielić się swoimi pomysłami. Cieszymy się, jak nasze pomysły gdzieś dalej kiełkują i mogą być realizowane w innych częściach Polski, gdzie możecie je modyfikować, możecie robić z nimi w zasadzie co chcecie. Takim źródłem informacji jest na pewno nasza główna strona internetowa. Strona internetowa www.wwarszawie.org jak organizacja.pl i tam w zakładce kontakt znajdziecie namiary na nas, na mnie. Naprawdę śmiało piszcie, jeśli jakiś projekt Was zainteresuje. Prześlemy materiały i jeśli tylko będziemy mogli, wesprzemy w realizacji tego programu czy projektu w Waszej bibliotece.